Do gry nie wszedłem na moment i nie wszedłem dla monet. Wiem to, gdy tęsknię za domem i kiedy pędzę na koniec. Przychodzi Overpuff do Kiary, zdejmuje spodnie i mówi, żeby robiła to, co umie najlepiej. A ona leci do Dysa i go rucha na hajs. Tak, a później przylatuje smok, który rucha twoją matkę. Przyjedź na Jema, ziomeczku, napisz to samo, powiedz to samo. Tacy ludzie jak ty istnieją tylko w internecie i mają po kurwa 12 lat. I duże głowy. Do gry nie wszedłem na moment i nie wszedłem dla monet. Wiem to, gdy tęsknię za domem i kiedy pędzę na koniec. Będę na IM-ie zakolczykowany gównie i mogę ci to powiedzieć prosto w ten orkowy ryj, ok? Wkurwiasz mnie i jak chcesz, to mogę ci rozjebać głowę o krawężnik. Dobrze, dobrze, ile już takich było? Na PGA było to samo, na poprzednim imię było to samo, wy kurwa nie istniejecie. Wy żyjecie kurwa tylko w sieci, tak jak wasze słowa. Ale chętnie się spotkam, nie ma problemu, nie ma problemu. Śmiało, zapraszam. Nie, nie myję tylko przed wizytą u twojej mamy, bo ona mówi, że to lubi. Nie rozumiem jechania osób postronnych, ale jeżeli chcesz się w to bawić, mogę się z tobą pobawić, tylko że ty na tym ucierpisz, a nie ja. Nie wszedłem na moment i nie wszedłem dla monet. Wiem to, gdy tęsknię za domem i kiedy pędzę na koniec. Nie mam 12 lat, 23 lata, z daleka wbijam, bo z Niemców to od razu ci wpierdolę, nie? Za bardzo się te kurwo panoszysz, jesteś zerem. A dobrze, dobrze. Sprawem nie będzie, wrócę do siebie, Hesa. O, wrócisz do siebie. Bez jedynek. Tempek gówno. Do gry nie wszedłem na moment i nie wszedłem dla monet. Wiem to, gdy tęsknię za domem i kiedy pędzę na koniec. Pracuję, mieszkam w Niemczech od 6 lat. Napisałem specjalnie Niemców wypierdolone, a meby wiem, że pisze się Niemiec. Specjalne. Cóż, Aleks lepsze imię niż Norbert. Chyba rodzinie nie byli trzeźwi na chrzcinach. Jasne, że tak. Widzę, że stosujesz się do starej zasady internetu. Nie wiem, więc się wypowiem. Faktycznie, Kiara straszliwie rucha mnie na hajs, szczególnie dlatego, że dokłada mi się do czynszu i często płacę mniej. No ale cóż, to jest chyba właśnie matematyka ludzi, którzy żyją na zasiłku. Nie będę robił nic, więc mi się opłaca. Oczywiście, że bardziej opłaca się mieszkać z kimś i mieć połowę, płacić połowę kasy mniej za rachunki. No i przynajmniej mam się do kogo odezwać w ciągu dnia, a ty pewnie kurwa nawet nie masz do kogo szczeknąć po niemiecku, bo takie pizdy nie mają przyjaciół.